Firma Dalmec powstała w latach 50. we Włoszech, na północy Włoch. Trzech braci Dallago założyło firmę właśnie jak gdyby na początku w ogóle w garażu i postanowili wymyślić coś, co ułatwi ludziom pracę. I od tamtej pory, przez te prawie 50 lat, zbudowano tych manipulatorów całe mnóstwo. Mamy biura na całym świecie. W obiegu znajduje się no jakieś około 50 tysięcy właśnie tego typu urządzeń. Urządzenia są bardzo różne, nie przenosimy wody luzem. Jeśli chodzi o inne zastosowania, jest tego mnóstwo. Jeden z manipulatorów to jest manipulator do przenoszenia i opróżniania beczek. Mamy drugie rozwiązanie do przenoszenia i obracania bobin. Mogą to być różne bobiny, czy plastikowe, czy papierowe, prawda? W przemyśle opakowaniowym jest to bardzo często używany manipulator i właściwie chyba, jeśli chodzi o nasze manipulatory na terenie Polski, jest to najczęstszy produkt kupowany. Mamy bardzo prosty manipulator z hakiem do przenoszenia kubełków, czyli można brać z linii, z rolkowca kubełki i je paletować, prawda? Mamy jeden z manipulatorów szczękowych do pudełek, czyli również paletowanie pudełek kartonowych oraz manipulator do palet. To jest akurat manipulator, który służy do przenoszenia palet z produktem. Oczywiście mamy również w naszej asortymencie manipulator do rozpaletowywania jak gdyby kanapek, które są przesyłane przez producentów palet, czyli co druga paleta jest odwrócona. Wtedy należy taką paletę wziąć i co drugą obrócić. Mamy i taki manipulator. Także mogą to być manipulatory przystawkowe, szczękowe, widłowe, no jest rozwiązań, jest całe mnóstwo. Właściwie każde urządzenie jest produkowane od początku i jest projektowane od zera. Oczywiście nie dotyczy to manipulatorów z hakiem, które są powiedzmy w jakiś sposób ustandaryzowane, ale pozostałe produkty są szyte na miarę do procesu i do miejsca pracy. Misją jak gdyby przy doborze manipulatora jest to, żeby operator nie walczył z urządzeniem, tylko żeby koncentrował się na procesie, bo to jest dla nas właściwie dopiero spełnione dobrze zadanie. Operator nie wie, nie wie nawet, że pracuje manipulatorem, po prostu widzi tylko swój proces. Inaczej źle jest. Nie możemy przewymiarować manipulatora, nie możemy go za bardzo skomplikować, bo ludzie nie będą chcieli nim pracować. Cały w ogóle proces jak gdyby i projektowanie od początku do końca zakłada uczestnictwo użytkownika. Nie jesteśmy w stanie sami wymyślić, prawda, manipulatora, o ile nie dostaniemy bardzo precyzyjnych informacji od naszego klienta. Czyli jest to związane również z naszą wizytą na stanowisku pracy, prawda, dlatego że my musimy w tym momencie dobrać nie tylko jaki to będzie manipulator, czy to będzie manipulator z linkowy, czy ze sztywnym ramieniem, ale również gdzie go postawić, w jaki sposób ułatwić pracę operatorowi. Czasami zdarza się, że proces jest tak bardzo skomplikowany u klienta, że my, mając nasze doświadczenie, jesteśmy w stanie ten proces w jakiś sposób uprościć. Czyli dobrać i zaprojektować taki manipulator, żeby klient jak gdyby uprościł swoją powiedzmy technologię. No i cóż, urządzenia po kolei powstają na zasadzie oferty, prawda, później specyfikacji technicznej, rysunki są przesyłane do klienta, klient je akceptuje w sensie, prawda, zasięgów, prawda, tego typu rzeczy i przygotowuje miejsce pod montaż manipulatora na podstawie właśnie tych rysunków. Natomiast dalej my produkujemy, manipulator jest przedwysyłkowo testowany we Włoszech przez klienta, gdzie klient jest gościem Dalmeca, prawda, przez ten czas. Później jest przysyłany do Polski. Manipulator jest oczywiście przez nasz serwis instalowany. Nasi serwisanci mają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na tego typu prawda, pracę. Manipulator jest odbierany. No i pracujemy.